Dzień dobry Państwu. Nazywam się Karolina Głowacka, na co dzień pracuję w Radiu Tok FM i widzę, że części z Państwa nie będę widziała, bardzo przepraszam. Jak to na każdej konferencji, oczywiście jesteśmy w niedoczasie, szczególnie po przerwie kawowej. Mili Państwo, rozpoczynamy dyskusję panelową pod tytułem Media społecznościowe, używka czy lekarstwo, doradca czy manipulator. Jeszcze raz, żebyśmy mieli wszystko po kolei, to przedstawię pani Petra Panes, pracująca w Centralnych Organach Regulacji Mediów w Berlinie jako kierowniczka działu ochrony osób małoletnich. Dzień dobry, witam na debacie. Pani Anna Rywczyńska, znana już Państwu doskonale, usiądzie sobie na scenie wreszcie, koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet oraz pani Weronika Samara, ekspertka do spraw kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa online, od 16 lat zaangażowana w program konferencji europejskiej Safer Internet, i pan John Carr, już Państwu doskonale znany, sam się znakomicie zaprezentował. Ja tylko dodam jedną instytucję, z UK Council on Child Internet Safety. To jest instytucja, która zrzesza organizacje zajmujące się bezpieczeństwem dzieci w internecie. Jest z nami też pan Jakub Wątor. Dzień dobry. Pan Jakub jest dziennikarzem, zastępcą redaktora naczelnego WP Technologie i od lat zajmuje się właśnie dziennikarsko tematami technologicznymi. Wymyśliliśmy tę debatę w ten sposób, że będą trzy rundy. Pierwsza to kłopoty, trudności, druga to pozytywy mediów społecznościowych i trzecia to sprawa odpowiedzialności, czyli kto jest odpowiedzialny za to, co w mediach społecznościowych się dzieje. Ja rozpocznę, pozwolę sobie rozpocząć od pani Weroniki Samary. I pytanie mam takie, czy dzieci i młodzież są świadome tego, skąd się biorą treści w internecie? Czy są krytyczne wobec tego, co tam widzą? Oraz jak budować taką świadomość, że trzeba dwa razy się zastanowić, zanim coś się udostępni? Zarówno treści medialne, czy też pseudomedialne, jak i to, co sami produkujemy. Mieliśmy tutaj prezentację między innymi o sextingu, a więc co pani może na to powiedzieć? Hello everybody. It's nice to be here again. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę ponownie być z Państwem. Dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na pewne pytania. Tak naprawdę patrząc na to z perspektywy młodych Europejczyków, mam przywilej koordynować Radę Europejską dotyczącą spraw cyfrowych. To jest rada, która została stworzona przez kilkanaście młodych osób z siedmiu krajów europejskich. Ta rada ma na celu pokazywać młodym ludziom, jak możemy razem tworzyć lepsze, bardziej zdrowe i bezpieczne środowisko w sieci. Chciałabym podzielić się również opiniami czy feedbackiem, który dostałam od młodych Europejczyków, którzy widzieli raport, który został opublikowany, chyba jest dostępny w materiałach konferencyjnych. To jest właśnie raport obejmujący 9 krajów europejskich dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. To jest taka kampania społecznościowa, która pozwala młodym ludziom dzielić się swoimi oczekiwaniami, problemami, spostrzeżeniami dotyczącymi internetu. Właściwie młodzi ludzie, nikt ich nie pytał o RODO, nie pytał, czy to jest dobrze, czy nie. Teraz, kiedy masz 15, 16 czy 14 lat, właściwie powinieneś być w tej debacie obecny, więc my byliśmy pierwszymi, którzy zadali im te pytania. Nasze badania były młodzi ludzie i dzieci. Czy oni są krytyczni wobec tego, co widzą w treści? Odpowiedź na to pytanie, bo to było pierwsze pytanie, brzmi tak i nie, ponieważ wielu młodych ludzi ciągle wierzy, że to, co jest pisane online, to tylko piszą eksperci, profesjonaliści, więc wszystko wierzą we wszystko to, co jest w internecie napisane. Pytaliśmy dzieci, czy wszystko to, co jest wpisane w Wikipedii, czy to jest prawda? A przecież nie zawsze jest to prawda. Przecież mogę wejść do Wikipedii, do artykułu, nie jestem ekspertem w danym temacie i mogę zmienić treści tam podane. Ale no cóż, wiele dzieci ciągle myśli, że to wszystko jest prawda. Ale też mamy całą dużą grupę młodych ludzi, którzy
wiedzą, że trzeba być ostrożnym w internecie. Nie wiemy przecież, kto co pisze w internecie, kto w tym świecie online jest ekspertem, a kto nie. To łatwo jest zweryfikować w świecie offline, ale w świecie online nie zawsze, kiedy chcemy zweryfikować, czy możemy zapytać kogoś, czy te wiadomości, które czytamy w sieci, które odnajdujemy, są prawdziwe, czy to są po prostu tak zwane fake newsy. A zatem takie krytyczne myślenie, umiejętność krytycznego myślenia jest bardzo ważna i trzeba ją budować od najmłodszych lat, nie w wieku 11, 12 czy 13 lat, znacznie wcześniej, tak żeby dzieci już wiedziały dlaczego i po co. To nam powiedzieli młodzi ludzie. Druga część pytania, w jaki sposób można budować świadomość, taka żeby dzieci miały świadomość tego, że trzeba dwa razy pomyśleć, zanim podzielimy się treścią, zanim coś wyślemy jakieś posty, zanim coś zapiszemy w internecie. Ja może powiem to, co powiedzieli młodzi ludzie. Istnieje taka iluzja, że internet sprawia, że wysyłamy tam treści, których byśmy nie powiedzieli głośno w świecie rzeczywistym. Czy te treści są anonimowe, trzeba sobie zadać wielokrotnie. Trzeba mieć świadomość, że zdjęcia, którymi się dzielimy, to nie są zdjęcia czy filmy, które zostają w małej grupie osób, z którymi się dzielimy. Dlatego, kiedy coś wysyłamy i dzielimy się treściami, które trafią do innych, możemy tak naprawdę rujnować swój wizerunek. Prywatne zdjęcia wysyłane online może doprowadzić do cyberbullyingu, czy do innych nielegalnych zachowań. Młodzi ludzie również powiedzieli, dzieci, które ściągają treści z internetu, muszą znać konsekwencje swoich działań, ażeby mogły zastanowić się dwa razy, zanim podzielą się informacjami o swoim życiu z kimś, kogo nawet nie znają i nie wiedzą, czy można mu zaufać. Innymi słowy, edukacja. Edukacja od samego początku, od najmłodszych lat jest bardzo istotnym czynnikiem, który zapobiegnie narażaniu się w sieci. To nam powiedzieli właśnie młodzi ludzie, a zatem to są te właśnie odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi, które dostaliśmy również na przykład od młodych Chorwatów, którzy powiedzieli, internet jest jak pożar, to może być dobry sługa, ale kiepski mistrz. Dziękujemy. Z takim pytaniem już rytualnym, mianowicie o taką listę zagrożeń, co złego może spotkać dzieci i młodzież w sieci, na jakie zagrożenia powinni zwrócić uwagę i chyba też na to, że krzywdę potrafią zrobić osoby, które znamy w realu, jak to się mówi, tak? Czyli koledzy gdzieś tam z klasy, którzy na przykład udostępnią kompromitujące zdjęcia. A pytam o to rytualne, zadaję to rytualne pytanie, bo wiemy, że media społecznościowe, że świat się szybko zmienia, więc trzeba może sobie robić pewien update, jak to się mówi. Dziękuję bardzo za to, że zadaje mi pani to ciekawe pytanie. Ja bym raczej rozróżniła, tak naprawdę tutaj wyróżniła dwa rodzaje ryzyka i rolę mediów i społecznościowych internetu w życiu młodych ludzi. To jest komunikacja, która się odbywa w internecie, to jest bardzo ważne. O tym już wcześniej mówiliśmy i wreszcie treści i ryzyko płynące z tych treści. To widzimy w codziennej pracy. Ja pracuję dla komisji niemieckiej, pracuję na rzecz ochrony młodych ludzi w sieci i właśnie budujemy tutaj taki system ochronny i widzimy, co dzieje się w sieci, zagrożenia, przemoc w sieci, młodzi ludzie, którzy później poddawani są których zachowania są później
komentowane, których treści są opatrzone później komentarzami, ty gruba krowo, idź się zabij. To również prowadzi na przykład do pornografii. Mieliśmy w zeszłym roku taki przypadek młodej pary, dziewczyna 14-latka i chłopak 17 lat, którzy odbyli stosunek płciowy w przebieralni w sklepie i potem chłopak to sfilmował i wrzucił to na YouTube'a. Oczywiście życie tych dwóch osób praktycznie się w tym momencie skończyło. Ten klip stał się wiralem, był praktycznie odtwarzany wszędzie. Wszyscy mogli to zobaczyć, widzieli te najbardziej intymne sceny, intymne momenty. Dlatego te instytucje, które regulują tak naprawdę kwestie tego, co się pojawia, treści w sieci, powinny i muszą tutaj w takich przypadkach szybko działać. Z drugiej strony internet to rozrywka. Dzieci powinny korzystać z niego, żeby się komunikować ze swoimi przyjaciółmi i dlatego nie powinniśmy sprawiać, że internet to samo zło, bo internet też może być bezpiecznym miejscem. Raczej trzeba pracować nad tym, żeby internet był bezpiecznym miejscem. Trzeba uczyć edukatorów, wychowawców, nauczycieli, jak z niego korzystać. Interesującą wypowiedź, no i też podanie tego przykrego przykładu, ale jest oczywiście świadomość tych rzeczy jest nam wszystkim potrzebna. Panią Annę Rywczyńską chciałam zapytać o to, jakie są narzędzia, w które możemy zaopatrzyć siebie, nasze dzieci, dorastającą młodzież do tego, żeby jakoś weryfikować źródła, żeby się nie poddawać manipulacjom. Jakby to pani widziała? Ja myślę tak. Młodzież dosyć nieźle już wie, że istnieje coś takiego jak fake news. Faktycznie w ostatnich latach obserwujemy, jak rozmawiamy z młodymi ludźmi, obserwujemy taki wzrost świadomości, jeśli chodzi o samo zjawisko, jak najbardziej. Tylko mam takie wrażenie, że oni bardzo często nie doceniają niszczycielskiej siły. Czyli oni często identyfikują fake newsy z bardziej żartem, a mniej z siłą, którą, jak wielu naukowców dzisiaj mówi, może to być siła, która zagraża demokracji na świecie. Czyli pierwsza rzecz to trochę rozmowa z nimi o naprawdę poważnych sytuacjach związanych z fake newsami i o tym, że w sieci można kupić nie tylko towary, ale w sieci można kupić, a wręcz robi się to na gigantyczną skalę, poglądy. Wiemy, że dzisiejsze technologie, o czym też będzie mówił Chris Pinchen w sesji równoległej po lunchu, umożliwiają tak zwane też deepfake, czyli umożliwiają spreparowanie filmów, wideo, materiałów, które nigdy nie istniały. My naprawdę mamy duży problem, nawet my dorośli, żeby się zorientować, czy coś się zadziało, czy coś się nie zadziało. I tak naprawdę co można robić? No na pewno przekazywać te informacje, żeby sprawdzać autora posta. Bo jakby kluczem jest to, że media społecznościowe to nie jest źródło informacji w ogóle jako takie. To jest nośnik informacji, jak każdy inny. Na tym nośniku jest powielanych bardzo, bardzo wiele różnych informacji, więc takie pierwsze podejście trochę ideowe, że to jest po prostu nośnik. Drugie, więc idziemy do autora, tak? Autora postu, autora zdjęć. Sprawdzamy bardzo często zdjęcia, które są jakimś tłem do artykułu, okazują się w ogóle kompletnie nie z tego nawet regionu geograficznego. Ktoś pisze nam o jakiejś wojnie, a nie wiem, w Afryce, a wrzuca zdjęcie z Azji, więc nawet to już może nam pokazać, że coś może być tutaj nie tak. Musimy też mówić o tym, że istniejemy, że wszyscy jesteśmy w pewnym sensie zamotani w bańkę informacyjną, że te informacje są spreparowane do nas. Być może czasem fajnie logować się w ogóle z innego sprzętu, zobaczyć, jakie informacje nam się pojawią, bo może być tak, że te informacje będą inaczej sprofilowane. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby trochę też wychodzić z takiej zamkniętego kręgu informacji polskich, europejskich, iść trochę do świata, szukać też na dużych portalach newsowych, takich poważnych, dobrych też światowych, żeby trochę tą wiedzę konfrontować. Ale chciałam się podzielić z takim bardzo fajnym zjawiskiem, które teraz obserwujemy, czyli coraz więcej ludzi w portalach społecznościowych przyznaje się do tego, że poszarowało, w cudzysłowie, tak, czyli przesłało informację nieprawdziwą. Ja tego jeszcze parę, nie wiem, miesięcy temu w zasadzie nie widziałam. Dzisiaj często ludzie mówią, kurczę, dałem się nabrać, przepraszam swoich znajomych. Tak? Prostują to. I mi się wydaje, że to jest w ogóle niesamowicie ważne, dlatego że dzięki temu to jest ten peer mentoring, po prostu użytkownik użytkownikowi wytłumaczy i pokaże tą sytuację najlepiej i mówi, wstyd mi. I to czasem dotyczy się informacji politycznych, czy poważnych. Czasami to jakaś głupotka, tak jak teraz był ten słoń z tygryskiem w trąbie, który wzruszał wielu, okazało się, że był to fotomontaż.
I też internauci mówią, kurczę, dałem się wciągnąć. To myślę, że jest ogromna wartość. Dziękuję bardzo. I chciałabym zapytać o Kubę Wątora z tej perspektywy medialnej, czyli media jako ktoś, kto jest, jako instytucje, które mają podawać te sprawdzone, przefiltrowane informacje, mają być tym źródłem. Tu pani Anna Rewczyńska słusznie zwróciła uwagę, że media społecznościowe nie są źródłem, tylko mają przekazywać dalej treści. No i tak, czy media trochę nie nabroiły? Czy pewnego rodzaju clickbaitowe tytuły, wiedzą państwo, ona się rozebrała, a potem i wielokropek, tak? I każdy tam kliknie, powiedzmy. Czy media same nie spowodowały, że fake newsy są tak łatwe do rozprowadzania? I co można by z tym zrobić? Dzień dobry Państwu. No media na pewno nabroiły i jest to wynik takiego okresu kilkuletniego, gdy najważniejszym miernikiem skuteczności dotarcia i tego, kto jest lepszy, większy, były po prostu liczby klików, liczby wyświetleń i tak dalej. Ja sam to robiłem. Pamiętam, jak jakieś 9 lat temu napisałem taki krótki tekstik o 19-latce wykorzystanej w dyskotece. Klikał się jak szalony i ona rzeczywiście, coś było na rzeczy. Wykorzystano jej nieobecność przy stoliku, gdy poszła do łazienki i zabrano jej telefon. Ale tytuł sugerował oczywiście o jakieś czynności seksualne, prawda? Więc wszyscy to robiliśmy. Ale w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, gdy czytelników zaczęło to wkurzać. Stąd właśnie pojawił się wtedy ten termin clickbait, czyli tytuł niewiele mający wspólnego z treścią, tak jak w tym przykładzie, który przed chwilą przytoczyłem. I część mediów na szczęście się zaczęła od tego odwracać. Ja pamiętam, gdy w Gazecie Wyborczej powiedzieliśmy sobie, dobra, koniec z tym, teraz dajemy same fakty w tytule. Jeśli ta 19-latka miała być wykorzystana, to piszemy, że to było w Kielcach i że wykorzystano jej nieuwagę. Nie ma już jakichś podtekstów, niedomówień. Także media z pewnością nabroiły i z pewnością przynajmniej część z nich próbuje sytuację naprawić, stąd chociażby zamykanie forów z komentarzami, tak jak właśnie Wyborcza zrobiła ze 2 lata temu, co było bardzo na początku dla nas bolesne, bo właśnie mieliśmy dużo mniej ruchu, dużo mniej komentarzy, więc dziennikarz sobie myślał, kurczę, nikt nie czyta mojego tekstu. Ale zapomniał o tym, że wcześniej miał 100 komentarzy, z czego 90% to były wyzwiska, również wobec niego to były jakieś wulgarne dyskusje. Ten nasz szok w Wyborczej trwał jakiś tydzień, 2 tygodnie. Potem zaczęliśmy się cieszyć, że nie ma tych troli, tego spamu, tego wszystkiego. Jest dużo mniejszy ruch, okej. Spadniemy gdzieś tam w rankingach, być może też przy jakiejś współpracy komercyjnej nie będzie to tak duża współpraca jak kiedyś, ale jakby uderzyliśmy się w pierś. No i mam nadzieję, teraz już nie jestem w Wyborczej, ale mam nadzieję, że kolejne media też się będą uderzały. Ja myślę, że nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, na pewno Państwo zwrócili uwagę, ale ten problem z fake newsami stworzył przecież, spowodował, że dziennikarstwo wróciło do źródeł, czyli mamy fact-checkingowe portale, OKO.press i tak dalej, które sprawdzają po kolei, czy to, co ktoś mówi, jest prawda. Ja myślę, że to świetny ruch z tym zamknięciem komentarzy, bo dobrze wszyscy wiemy, jak wielu jest troli, którzy po prostu coś tam produkują, prawda? Tak, teraz jest taki powrót, bo czytelnicy znów wracają właśnie do tych największych mediów, bo już wiedzą, że tym na pewno można ufać, tak. A im mniej znane media, tym gorzej z wiarygodnością. Chciałam zapytać pana Johna Cara, czy pana zdanie w przypadku fake newsów, mowy nienawiści, udostępniania nielegalnych treści i tak innych tego typu zjawisk, czy należy stawiać na edukację, żebyśmy my rozumieli, żeby nasze dzieci rozumiały, co się dzieje? Czy to jest sprawa regulacji prawnych, międzynarodowych i regulacji wewnątrz mediów społecznościowych? Ludzie czasami mówią, że edukacja powinna być odpowiedzią na te rzeczy, których regulacja nie rozwiąże. A tak naprawdę obie rzeczy nam są potrzebne. Chcielibyśmy, żeby każdy obywatel był taki świadomy, dobrze wyedukowany, dobrze poinformowany, żeby był sceptyczny wobec każdego właściwie źródła. Ja pamiętam, że jak studiowałem historię na uniwerku, to pierwsza rzecz, taka, której nas nauczyli, to jak coś słyszymy, to pierwsze, kto to powiedział, kiedy to powiedział, ustalamy źródła, tak? Krytyczne myślenie. W Wielkiej Brytanii wydaje się, że na przykład to, co się stało z Brexitem,
była taka grupa ludzi, bardzo mała grupa, która zaważyła na głosowaniu i tak jakby wykreowała większość. I wygląda na to, że pieniądze z Rosji czy z jakichś innych miejsc na świecie tak naprawdę były wkładane w różne kampanie, na przykład taką kampanię, że jeżeli zostajemy w Europie, to 90 milionów Turków nagle przyjedzie sobie do Wielkiej Brytanii, zamieszka sobie i my się staniemy krajem muzułmańskim. Było to absolutne kłamstwo, absolutna manipulacja i z jednej strony fajnie jest mówić, edukujmy ludzi, ale z drugiej strony, kiedy mamy tego typu rzeczy, które się dzieją, to zanim wyedukujemy ludzi, to masa rzeczy się może i tak złych zadziać, których nie zdążymy powstrzymać, więc nie możemy czekać, aż edukacja zacznie działać, kiedy są ludzie, którzy są gotowi destabilizować i niszczyć naszą demokrację i nasze społeczeństwo obywatelskie. Musimy wejść z regulacją. Porozmawiajmy o pozytywach, bo nie ma co się obrażać. Facebook i inne media społecznościowe nie znikną, a jeśli znikną, to się przeobrażą w coś innego. To znaczy nasze dzieci są cyfrowymi tubylcami i kolejne pokolenia najpewniej będą, chyba że coś się stanie z cywilizacją. Chciałam zapytać panią Petrę Pfanes, to znaczy co pani widzi pozytywnego, najcenniejszego w mediach społecznościowych? Jakie kompetencje one może dają i co warto rozwijać w ich ramach? Na pewno media społecznościowe, tak jak mówiłam, mają naprawdę przynajmniej jeden super pozytywny aspekt, czyli komunikacja między ludźmi. To, że są w kontakcie, to, że można być w kontakcie z kimś, kto jest bardzo daleko od nas. Ludzie z różnych stron świata i zakątków świata mogą się ze sobą komunikować. No i kreatywność naprawdę jest tutaj wspomagana. Dlatego, że jak na przykład w Niemczech mamy prosumentów tak zwanych, czyli producento-konsumentów, tak zwanych prosumentów, bo młodzi ludzie są zarazem konsumentami treści, jak i producentami treści, bo tu mamy interaktywność. I my w tej chwili musimy po prostu uczyć ich, żeby ta kreatywność szła na coś dobrego, w dobry, pozytywny sposób. Na przykład, nie wiem, żeby tworzyć jakieś krótkie filmiki, jak montować się, jak zrobić sobie dobre selfie, bo to nie jest takie łatwe. Ja próbowałam sobie zrobić porządne selfie, no i nie udawało mi się. Coś nie tak tu ustawię, coś nie tak tam wyjdzie. A młodzi ludzie na przykład często już potrafią. Można się tego nauczyć. Myślę, że internet pomaga nam tą kreatywność trochę pobudzić w dzieciach, wydobyć z nich, ale żeby to się mogło dziać, ten internet musi być dla nich bezpieczny. I to jest nasze wyzwanie. Dla pani Weroniki Samary będzie poniekąd kontynuacją tego, co powiedziała pani Petra, mianowicie trochę odwróćmy sprawę. Nie jak dorośli mają pomagać dzieciom, tylko jak dorośli i czego dorośli mogą się nauczyć od swoich dzieci tych cyfrowych tubylców, bo zwraca się uwagę przecież na to, że zdaje się, że pierwszy raz w historii mamy taką oto sytuację, że nasze dzieci wiedzą o jakimś świecie więcej niż my, prawda? To zawsze ta wiedza schodziła z góry na dół. A więc czego możemy się nauczyć od najmłodszych i jak jednocześnie przy tym zachować równowagę między opiekunem a dzieckiem? W naszej kampanii, z czym Polska była częścią tej kampanii, był jeszcze jeden mem z Cypru, fajny, gdzie dzieciaki mówiły rodzicom: tato, czy ty wiedziałeś, że internet ma taki wielki potencjał? Tak, wierzymy. My wierzymy, ja wierzę. Młode dzieciaki przede wszystkim wierzą, że są w stanie dorosłych, swoich rodziców czegoś nauczyć, coś im ciekawego powiedzieć o tym, jak ten internet działa. I naprawdę nie można lekceważyć ich zdolności do krytycznego myślenia i posługiwania się internetem, bo naprawdę znam masę dzieciaków, które z radością by czegoś nauczyły rodziców, że wow, to ja jestem teraz mentorem dla mojego taty, dla mojej mamy. Zwykle jest na odwrót, a teraz ja ich mogę czegoś nauczyć. I to jest piękne, bo z jednej strony uczymy się, jaka siła drzemie w internecie, ale nagle zaczynamy też spędzać czas razem, tak? Siadam, słucham tego mojego dziecka, ono mi coś opowiada, jeszcze dowiaduję, co to moje dziecko online robi, więcej się o nim dowiaduję. Ci przyjaciele online'owi, szczególnie jeśli to nie są też dzieciaki, które znają w życiu fizycznym, że tak powiem, dowiadujemy się też coś i być może to będzie jakiś sygnał dla nas, żeby gdzieś się włączyć i nasze dziecko przed czymś tam obronić.
Więc to na pewno może wzmocnić więzi w rodzinie w ogóle. Bo wtedy jak dziecko napotka na jakąś sytuację, czegoś się boi, coś dziwnego, coś negatywnego, to wtedy przyjdzie do rodzica. Ale bez takiego strachu, że o, zaraz mi rodzice odłączą internet. Tylko naprawdę zwiększa prawdopodobieństwo, że się zgłoszą po pomoc. Do tego jeszcze, jeśli te relacje, to, że razem coś robią, to taka, można powiedzieć, spółka rodzica i dziecka będzie się dalej rozwijać, to będzie łatwiej te zasady dziecku też stawiać. Słuchaj, daję ci takie i takie zasady, nie dlatego, że mówię ci nie, tylko dlatego, że takie są ku temu powody. Jak coś odmawiamy, czegoś odmawiamy dziecka, albo mówimy tak, to warto też to uzasadnić. Natomiast właśnie to może pomóc, kiedy dzieci będą miały okazję rodziców też pouczyć czegoś. I tak dzieci wiedzą dzisiaj więcej od nas o internecie. Ale to rodzic ma doświadczenie życiowe. To rodzic może nauczyć dziecko, jak się zachowywać. Również w świecie offline'owym i w tym połączonym świecie. W sposób etyczny, w sposób odpowiedzialny. Więc wytworzy się taka spółka. Wytworzy się taka sytuacja, gdzie ta nauka będzie szła w dwie strony. I dziecko też się może bardzo ciekawych wartości uczyć do zastosowania i w świecie offline, i w świecie online. Troszeczkę może podchwytliwe. To znaczy, są przecież pozytywy skorzystania z mediów społecznościowych. Ich siła jest przeogromna. Prawie każdy ma konto. Więc po co są granice wiekowe? Ograniczenie, że od pewnego wieku dopiero, przynajmniej teoretycznie, bo wiemy, że to jest powszechnie łamane, dzieci mogą mieć konta w mediach społecznościowych. Czy pana zdaniem taka granica jest potrzebna, czy jest ważna? A jeśli tak, to co zrobić, żeby była przestrzegana? A może należy ją zlikwidować, bo taki mamy świat już po prostu? Good question. Dobre pytanie. Z punktu widzenia konwencji ONZ, konwencji praw dziecka, która jest najważniejszym takim dokumentem prawnym międzynarodowym, tam nie ma mowy nic o wieku. Poza wiekiem 18 lat, tak? Innych granic wiekowych nie ma, po prostu poniżej 18. Dziecko? Powyżej? Nie. Natomiast w tej konwencji jest mowa o indywidualnych możliwościach danego dziecka, o indywidualnych cechach. Czyli nie ma, że na przykład możesz czytać gazetę, jak masz 12, albo jak masz 11, to tego nie możesz. Nie, nie, nie. Jest tylko mowa. Trzeba każde dziecko potraktować indywidualnie i podjąć decyzję na temat możliwości intelektualno-emocjonalnych danego dziecka konkretnego. I rodzice zwykle tak robią, tak postępują z dzieciakami. Ale w świecie internetu, to tak naprawdę nie jest praktyczny podział. To nie są praktyczne wskazówki dzisiaj. Dlatego, że w internecie internet jest w stanie tyle wyciągnąć informacji na temat danego dziecka, że można powiedzieć, te informacje będą tak targetowane w tak atrakcyjny sposób. I nie możemy tak naprawdę. Może moglibyśmy jeszcze lepiej te treści dostosować, ale wtedy byśmy jeszcze więcej ujawnili o naszych dzieciach. Więc tak, no wiek to może być taka podchwytliwa sprawa. Ja znam osoby, które mają 50 lat, a nadal nie powinno się ich chyba do pubu nawet wypuszczać, bo tam wywijają jakichś dziwnych rzeczy i za dużo wypiją, tak się będą głupio zachowywać. A znam też dzieciaki w wieku 16-17 lat, naprawdę takie może być stabilne i godne zaufania i odpowiedzialne. Więc no musimy patrzeć na to, że po każdej stronie tej granicy wieku coś tam się będzie działo i nie funkcjonowało tak, jak należy. Ale nadal, no, jedyny praktyczny sposób, żeby sobie z tym poradzić, jednak jakąś granicę wyznaczyć. Natomiast w Wielkiej Brytanii na pewno bardzo mocno zwraca się uwagę na to, żeby nie było absolutnie dostępu do pornografii dla nieletnich. I tutaj naprawdę nowe prawo nawet będzie, nowa ustawa, czy to grudzień, czy styczeń, ona będzie wchodzić i będzie mówić o tym, że każdy wydawca treści pornograficznych, komercyjnych treści, musi mieć mechanizm weryfikacji wieku. Już mamy coś takiego dla hazardu, również gier hazardowych online, taką weryfikację wieku, a w tej chwili wprowadzamy to też w przypadku wydawców treści pornograficznych, dlatego że młodzi ludzie poniżej 18, co do zasady uważa się, że nie mają ani doświadczenia życiowego, ani dojrzałości emocjonalnych, żeby odpowiednio przetworzyć i zrozumieć te treści pornograficzne. I czasami
dzieciaki w wieku, może i dzieciaki w wieku 17 lat są na tyle dojrzałe, ale no nie możemy mieć indywidualnego limitu wieku. Tutaj musimy mieć konkretną linię wyznaczoną. Nawet jeśli są jacyś ludzie, którzy mają 30-40 lat, z tym nie są w stanie emocjonalnie poradzić, ale gdzieś musimy tą linię wyznaczyć. Jakiś kompromis musi być. Ale myślę, że co do zasady więcej takich mechanizmów będzie, szczególnie, że coraz częściej gdzieś tam będzie coraz więcej takich trochę ustawodawczych, regulacyjnych mechanizmów takiego weryfikowania w ogóle, kto to jest, w jakim jest wieku, ale też nie tylko w jakim jest wieku. Niejednoznaczne odpowiedzi też myślę wiele nam tłumaczą, ale ustawiliśmy tę debatę na takiej dychotomii, czyli używka czy lekarstwo, doradca czy manipulator. Ja myślę, że media społecznościowe są pewnym lekarstwem, na przykład na tęsknotę, na odległość, na wyjazdy migracyjne, zarobkowe, chociażby rodziców. Zawsze się jakoś da podtrzymać te relacje, chociaż z drugiej strony mówi się, że media społecznościowe powodują, że te relacje nie są pogłębione. A jak pani Anna Rywczyńska się na to zapatruje? Ja myślę, że wokół relacji w kontekście technologii, technologii w kontekście relacji narosło bardzo wiele mitów, bardzo wiele jest przekonań, natomiast to nie jest wszystko takie proste. I w czasie rozmów z młodymi ludźmi, w czasie rozmów z rodzinami prowadziliśmy taki projekt badawczy Cyfrowa Rodzina, w którym również ja zaangażowana byłam właśnie w prowadzenie wywiadów z rodzinami. Okazywało się, że jedne rodziny stwierdzają, że ten internet im pomaga, ich wspiera, jeśli chodzi o ich relacje, to je jakby nie widzą, załóżmy, wpływu. Inni mówili tak, zaburza, nie mamy ze sobą kontaktu, dzieci zamykają się w pokoju. Czyli te opinie ludzi o samych sobie są bardzo różne. Oczywiście, podchodząc metodologicznie, po zrobieniu takich wywiadów, później możemy wyodrębnić modele, później możemy sprawdzić, jakie podejście do technologii tak naprawdę z czym się dla nich wiąże, jakie są konsekwencje jakiegoś tam postrzegania technologii. Ale sami ludzie naprawdę postrzegają to na różny sposób. Na przykład dzieciaki bardzo często mówią, ale ja dzięki smartfonowi to ja mam właśnie relacje, ja mam kontakty, bo ja z tego się dowiaduję z portalu społecznościowego, że się umawiamy na dworze, tak? I wiem, że o 15. Bez tego bym nie wiedział, jak mi rodzice zabiorą, to ja tracę kontakt z otoczeniem. Więc to jest jedno. Drugie, to jest też czasami mamy obraz taki mityczny, romantyczny obraz. Kiedyś był telewizor, wszyscy sobie przy nim miło siedzieli, zgodnie byli razem, dzisiaj są oddzielnie. No więc dzisiaj już badacze mówią, że często ten telewizor jeden to był element opresji w domu. Dlatego, że najsilniejsza jednostka w domu decydowała, co będziemy oglądać. Dzisiaj, jeżeli mamy wiele urządzeń w mieszkaniu, nagle się okazuje, że my mamy możliwość decydowania o tym, jak chcemy spędzić czas i układy w domu się stają bardziej partnerskie, więc już tu widzimy jakby różnicę. Kolejna rzecz. Rodzice, z którymi rozmawialiśmy, bardzo często wracali do swojego dzieciństwa. I znów, daleko od idylli, w stylu wszyscy siedzimy przy stole, tak jak tu była kampania promowana, na pewno bardzo, bardzo słuszna, Dinner Without the Devices. Tak naprawdę był włączony telewizor. Nikt ze sobą nie rozmawiał. Jedli sobie ten obiad w ciszy. Jak był wyłączony telewizor, no to ktoś tam czytał gazetę, ktoś tam coś przeglądał, a wtedy mieli dużo gazet, tak? Dzisiaj może nie mielibyśmy pod ręką, musielibyśmy na siebie patrzeć i rozmawiać. Wtedy mieli gazety, tak? Więc w razie czego mogli sobie coś czytać. I tak naprawdę też wspominają, że nikt z nikim przy tym stole nie rozmawiał. Była cisza. Oczywiście zależy, bo inni mówią, u nas było świetnie. A nawet jak coś leciało w telewizji, to żeśmy to na bieżąco komentowali i było fajnie. Więc być może ta kampania bardziej dinner together, po prostu razem, tak? Spędźmy go razem, a już to tak na końcu drogi, pewnie idealnie by było bez technologii, ale jeśli przy tym stole akurat mamy fantazję obejrzeć sobie najnowszy klip naszego ulubionego muzyka, którego lubi ojciec i syn, czemu nie, tak? Więc tutaj tych mitów wokół technologii jest dużo. Z drugiej strony mamy też bardzo ciekawą perspektywę, która spłynęła do nas z takiego Kacpra, który jest członkiem naszego komitetu konsultacyjnego. Jeśli mnie nas teraz ogląda, to pozdrawiam. On powiedział tak, na pytanie, czy czuje się uzależniony właśnie od internetu, od relacji, on mówi, uzależniony nie, ale zależny bardzo. I mi się bardziej w tą stronę wydaje, że to było bardzo mądre, że my się stajemy po prostu od niej coraz bardziej w relacjach zależni. Gdyby ją nagle nam wyłączyło, okazałoby się, że musimy się uczyć ogarniania tych relacji od nowa, ale póki ona jest, to jest nam po prostu wygodnie. Jest prościej napisać na Messengerze, jest prościej stworzyć grupę eventową, a tak musieliśmy wykonać jakieś tony w ogóle telefonów.
Dzieciaki też mówią, takie konsultacje ostatnio przeprowadzaliśmy właśnie odnośnie mediów społecznościowych i mówią na przykład, a nam jest też łatwiej po prostu pomachać w cudzysłowie do kogoś właśnie w nam, choćby Messengerze, tak, jakiejś aplikacji komunikacyjnej, niż no, na korytarzu, bo trochę wychodzimy na jakichś takich nie do końca normalnych. My chcemy też polegać na technologii. Zobaczmy, jak nam po prostu Facebook przypomina o urodzinach. Jak nam podpowiada czyjeś zainteresowania. Nagle się okazuje, że jak Facebook wyłączony, to o urodzinach własnej mamy potrafimy zapomnieć, tak, która akurat nie ma Facebooka. Więc my strasznie się robimy zależni. I też, co jest ciekawe, troszeczkę rzeczywiście stajemy się zależni w identyfikowaniu emocji naszego rozmówcy. Emotikony nas trochę też strasznie rozleniwiły, że ktoś daje buźkę, ktoś daje łezkę, ktoś daje jakieś inną buzię. I nawet my już wtedy wiemy, czy on jest wesoły, smutny, radosny. I dzieciaki też mówią, że one wręcz jak nie ma tej buźki na końcu, to one myślą, że ktoś ich nie lubi, że ktoś ignoruje, dokładnie. Że to jest jakaś niechęć wobec nich tylko dlatego, że nie ma uśmiechu. Czyli my tak naprawdę strasznie na tym polegamy. Co też bardzo ciekawe, na konferencji mieliśmy konkurs na aplikacje dla dzieciaków, żeby wymyślili aplikacje, które im brakuje. I wiedzą Państwo, jaka aplikacja, i to od wielu grup, które nad tym myślały, jaka aplikacja wygrała? Znaczy wygrała, nie wygrała, jaka najczęściej się pojawiała? Nie. Taka aplikacja, że mi powiedziała, czy ktoś mnie kocha. I to byli nastolatkowie. Ja nie mówię, tego im brakuje, czy ja się podobam, czy ktoś mnie kocha. Więc to jest niesamowicie, jakby takie dla mnie było przejmujące. I jeszcze jedno tylko słowo. Też to, że mówi się, że dzieci są teraz cały czas w sieci, nie komunikują się z rówieśnikami, to my dorośli też jesteśmy winni, bo my tryb życia trochę zmieniliśmy. My mieszkamy daleko, wchodzimy do szkoły jeszcze dalej, na zajęcia jeszcze dalej. One nie mają kumpli na osiedlu, tak jak my mieliśmy, ale kumpli mają w sieci, więc też popatrzmy na to w ten sposób. Tam są ich prawdziwi przyjaciele, tyle że już do nich nie pójdą, bo jest za późno. Przed Jakubem Wontorem teraz najtrudniejsze zadanie, bo Anna Rybczyńska wymieniła bardzo wiele pozytywów, ale może jeszcze coś pan znajdzie. A ja mam jeden prosty. Ostatnio, kilka dni temu dosłownie rozmawiałem z profesorem Jemielniakiem z Akademii Koźmińskiego, który użył takiego zwrotu, mówiąc o dzisiejszych czasach, rozpad prawdy. Bardzo ładne. Ale też dodał, że to plusem może być to, że stajemy się bardziej czujni. I rzeczywiście, ja widzę to po młodzieży, że jest dużo bardziej czujna dzięki tym fake newsom, spamowi, trollom i tak dalej. I co ciekawe, według mnie jest bardziej czujna niż dorośli. Widzę takie sytuacje, ostatnio jakiś mój znajomy koło 40 ma, wrzucił takie zdjęcie pod bankomatem złodzieja próbującego okraść kobietę i do tego było dopisane, że jeśli w takiej sytuacji się znajdziesz i wpiszesz swój PIN w bankomacie od tyłu, to wtedy przyjedzie policja. I to napisał mój 40-letni kumpel, wierząc w to, że jak go ktoś napadnie pod bankomatem, to on PIN odwrotnie wpisze i złodziej zostanie złapany, a jakiś młody chłopak napisał, no tak, a jak 997 od tyłu wpiszesz, to ta policja przyjedzie na wstecznym. Więc tak młodzież już musi tłumaczyć świat cyfrowy dorosłym i no i to jest plus tego wszystkiego, że młodzi rzeczywiście już są dużo bardziej krytyczni, często bardziej niż dorośli. Właśnie. Bardzo dziękuję. Ostatnia runda, którą muszę poprosić o bardzo, bardzo kompaktowe wypowiedzi. Runda pod hasłem odpowiedzialność. Kto jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w świecie mediów społecznościowych? Chciałam zapytać panią Petrę Fane, z pani zdaniem, czy państwo, instytucje publiczne powinny właśnie przejąć część, całą odpowiedzialność za to, co się dzieje w mediach społecznościowych i wiem też, że w Niemczech jest rozwinięty system obowiązkowej samoregulacji branży medialnej. Czy to działa? Well, yes, it does work. Tak, to działa i nie tylko to działa, to jest też wielki sukces, to jest naprawdę historia wielkiego sukcesu, bo ten system, kiedy był wdrażany dla mediów w 2003 roku, dla treści online'owych, stworzyliśmy właśnie taki dobrowolny system, dla telewizji również, oddzielny system i później 15 lat naszej pracy pokazują, że to bardzo dobrze działało do tego momentu, kiedy Komisja Europejska do tego dorzuciła swoją dyrektywę,
która wejdzie w życie za chwilę właściwie. I tam były rekomendacje dla wszystkich krajów członkowskich, ażeby wdrożyć taki system samoregulacji, jak to nazywamy. Idea, jaka temu przyświeca, jest taka. Instytucje publiczne, na przykład taka instytucja jak nasza, dzielą się odpowiedzialnością za treści, które są w instytucie, z instytucjami prywatnymi, które to kontrolują. To są na przykład producenci, usługodawcy w internecie, tworzą takie stowarzyszenie, stają się ich członkami i tam rzeczywiście stają się takimi oficerami bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. I jeżeli pojawiają się treści w sieci, które łamią przepisy, to wtedy przedstawiciele instytucji mogą się z nimi spotkać, porozmawiać i no jak widać po prostu producenci, znaczy, tak naprawdę te instytucje mogą przeciwdziałać swoim podobnym o charakterze instytucjom. To są przedstawiciele właśnie świata mediów. Mamy też przedstawicieli z nami. Tak jak powiedziałem, zawsze tak naprawdę udawało nam się z nimi współpracować. Mieliśmy taką sieć współpracy. Razem ocenialiśmy właśnie te treści pojawiające się w mediach czy w internecie. I rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że to wszystko u nas świetnie działa. Mediów, a może to rodzice są najbardziej odpowiedzialni. Tutaj zwracam się do pani Weroniki Samary. Rodzice i nauczyciele, to się nie zmienia. To są te osoby, które są najbardziej odpowiedzialne za to, co młodzież robi w internecie. Czy da się to w ogóle kontrolować z perspektywy dorosłych opiekunów? Czy to jest możliwe, jak to robić, czy to robić? Ja może zacytuję naukowca Williama Grahama Samera z XIX wieku, który powiedział, że wierzyło się wcześniej, iż rodzice mają tak naprawdę nieograniczone prawa do dziecka. Natomiast w rzeczywistości widzimy, że te prawa znajdują się po stronie samego dziecka, a obowiązki znajdują się po stronie rodzica. I to jest bardzo ważne, że i rodzice, i nauczyciele rozumieją, jakie są prawa dzieci i chronią dzieci w sieci. Nasi młodzi Europejczycy powiedzieli nam, co następuje. Rodzice muszą z nami się komunikować, ale muszą też dać nam prawo do prywatności. Nauczyciele, rodzice muszą nas prowadzić, pokazywać, co możemy robić w sieci, tak żebyśmy nie stali się podmiotem jakichś zagrożeń płynących w sieci. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o kontrolę, ile możemy kontrolować, na ile możemy kontrolować to, co młodzież robi w sieci, powiedziałabym, że do tego stopnia możemy kontrolować, dopóki prawa dzieci do dostępu do informacji nie jest zagrożone. Tak, żeby się po prostu żeby nie było nadmiernej kontroli. Na przykład programy rodzicielskie, ochrony rodzicielskiej nie powinny zaburzać żadnych relacji w rodzinie. Dzieci mają prawo szukać różnych możliwości w sieci. Również muszą być informowane o zagrożeniach płynących w sieci i taka jest rola nauczycieli, edukatorów. I już dzisiaj, podczas dzisiejszej sesji wielokrotnie słyszałam, że właśnie dzieci to są właśnie takie istoty urodzone w sieci, a my jesteśmy takimi imigrantami, bo my urodziliśmy się w czasach, kiedy nie było internetu, nie mieliśmy telefonów komórkowych, a dla naszych dzieci naszym dzieciom trudno jest wyobrazić sobie, że można było żyć bez telefonu i bez dostępu do sieci. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tworzyć odpowiednią komunikację, zaufanie, relacje w samych rodzinach, bo tak jak wcześniej powiedziałam, tylko wtedy możemy ustanowić pewne zasady, a zasady te będą oczywiście zależne od osobowości dziecka, jego wieku. Nie można tego stworzyć przekrojowo, horyzontalnie. To są zasady, które po pierwsze trzeba wspólnie omówić, zaakceptować, a potem się nimi kierować. A zatem tak naprawdę są też konsekwencje, jeżeli nie przestrzegamy ustalonych wcześniej zasad. I te zasady, wszyscy tak naprawdę, którzy się godzą na te zasady, muszą się ich trzymać. Nie możemy powiedzieć dziecku, no tak, nie możesz nielegalnie ściągać filmów z internetu, a następnego dnia jesteśmy dumni z siebie i krzyczymy, o mój Boże, właśnie w zeszłym roku, wczoraj wieczorem znalazłem film z nowego Jamesa Bonda i właśnie go ściągnąłem nielegalnie z internetu. Tego nie możemy robić. Tubylcy, o których pani wspomniała, pani Anna Rawczyńska, pani rozmawiała z rodzinami i
I co mówią ci młodsi, ci użytkownicy, właśnie dzieci, młodzież? To znaczy, jak oni sobie wyobrażają, że jak powinny być ukształtowane media społecznościowe właśnie w kontekście tej odpowiedzialności, jakich rozwiązań by potrzebowali? Czy tak, po pierwsze, z rozmów z młodymi ludźmi, ewidentnie oni oczekują od dorosłych odpowiedzialności i oni tam idą po pomoc. To jest zmiana, którą obserwujemy. Jeszcze parę lat temu głównie mówili, że w przypadkach sytuacji stresujących online pójdą do rówieśników. Dzisiaj naprawdę wielu mówi do rodzica, jak w takim przypadku cyberprzemocy, hejtu. Rodzic, nawet nauczyciel, naprawdę. Państwo nie wiedzą, ile młodych ludzi powiedziało nam, że pierwszy to będzie wychowawca czy tam pedagog szkolny. Czyli oni już muszą wiedzieć, że my już jesteśmy coraz bardziej przygotowani, żeby im pomóc. To jest dobra wiadomość. Ciekawa rzecz była, którą usłyszeliśmy od tych rodzin, jak właśnie prowadziliśmy wywiady. I tu bardzo dla mnie to było zaskakujące. Czyli jak byłam w rodzinie, która miała po prostu full wyposażenia, full sprzętu, wszyscy byli mega sprawni, wszyscy korzystali, rodzice pracujący z komputerami, to oni mówili, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w internecie ma szkoła. A jak byliśmy w domu u ludzi, którzy nic kompletnie nie kumali z tej technologii, ci rodzice, w ogóle zero, nie pracowali z komputerami, nic, to mówili, że oni są odpowiedzialni. To jest dla mnie jakiś sekret, może to jest coś w stylu wiem, że nic nie wiem, czyli już jak ktoś wie, to widzi po prostu, jakie to jest morze rzeczy i chciałoby, żeby jednak szkoła pomogła. Ciekawe. Sama natomiast młodzież tak naprawdę ma, oprócz tego, że oczekuje świadomych dorosłych, to ma, proszę Państwa, bardzo konkretne oczekiwania. Ja je sobie spisałam. Nienawidzę łańcuszków zachęcających do powielania informacji. Oni mają bardzo dużo oczekiwań w stosunku do biznesu, do dostawców. Nie podobają im się samopolubiające się strony. No zresztą to jest rzeczywiście granda. To, że można ich dodać do grupy bez ich wiedzy. To, że bardzo łatwo mieć zablokowaną stronę, jak się nic u mnie nie zrobiło, a ci, co powinni dawno być przeblokowani, to jakoś funkcjonują. Oni też to widzą. Że jest duże utrudnienie w dostępie do historii. Oni by chcieli sensownie zarządzać tą swoją obecnością w mediach. Oni chcieliby mieć jakąś retrospekcję, że w zasadzie to, co wrzuciłem rok temu, to mi nie pasuje, ale mówi, przejść przez tą całą historię, to się nie da, tego się nie da znaleźć, więc chcieliby naprawdę łatwego wyszukiwania w profilu. Dla nich bardzo mało oczywiste są oznaczenia, kto widzi ich posty. Nie zawsze są w stanie się zorientować, proszą, żeby to było jaśniejsze. I też bardzo dwie, myślę, dobre rzeczy, ciekawe rzeczy, które mówią, żeby chcieli, to aktywny czat. Oni mówią, że skoro usługa nam jest dawana 24 godziny na dobę, to niech tam będzie ktoś po drugiej stronie tego czatu, kto mi te 24 godziny na dobę pomoże. I na przykład mówią, żeby bardzo chcieli mieć możliwość zablokowania, wyłączenia swojego konta samemu, że coś się zadziało, ktoś zmodyfikował jakieś zdjęcie, ktoś wrzucił coś niefajnego. Oni chcą móc sobie to przeblokować, poczyścić, naprawić i włączyć, a nie już administrator zablokować, potem mają problem. Czyli oni mają bardzo konkretne oczekiwania, oni bardzo wnikliwie podchodzą w ogóle do tej swojej obecności, w dużej mierze, jakby to wiadomo, że nie wszystkie dzieci są różne, ale jest grono bardzo świadomych. Fajnie, że myślę, że coraz bardziej zaczynamy ich słuchać. To bardzo ciekawe i naprawdę pogłębione wnioski zostały przedstawione. Bardzo to jest interesujące. Panie Jakubie, media społecznościowe lubią opowiadać o sobie, że nasze życie to jest misja, my chcemy łączyć ludzi. Wszyscy znamy Marka Zuckerberga, który mówi, misją Facebooka jest to, żebyście mogli ze sobą się porozumieć, ale oni mają twarde interesy. Na czym zarabiają media społecznościowe? Zrozummy to. I pytam o to w kontekście właśnie odpowiedzialności, bo sprawa odpowiedzialności jest właśnie na tym styku różnych interesów. Użytkownik, media społecznościowe jako firmy i państwo. Więc jak to działa? Jak działa ten biznes? Około 90% przychodów Facebooka pochodzi z reklam. No i w zasadzie to mogła być cała odpowiedź. Więc im zależy Face'owi, Google'owi, wszelkim portalom społecznościowym, Twitterowi mniej, zależy na tym, żebyśmy tam siedzieli, żebyśmy nie odchodzili, żebyśmy jak najwięcej o sobie powiedzieli, bo wtedy oni mogą jeszcze lepiej sprofilować reklamy. Pisałem taki tekst jakiś czas temu, poradnik, jak się usunąć z Face'a i z Google'a. To na Google przez 2 godziny przeklikiwałem się, żeby dotrzeć do mety, żeby wiedzieć, gdzie się usunąć, a potem jeszcze opisać to w prasie, w gazecie papierowej. Tu kliknij to, tu to, tu to. Strasznie długo to trwało, więc oni nie ułatwiają i robią to celowo, bo wiedzą, że każde wyczyszczenie historii konta, czy w ogóle już usunięcie konta, nie daj Boże, to są jakieś te grosze mniej, które do nich spływają. Zarabiają przede wszystkim na tym. No tak jak mówię, w Face'ie to jest około 90% przychodów, w Google trochę mniej, ale też kilkadziesiąt, około 60 bodajże.
No i to jest ich jedyny priorytet, a budowanie społeczności, łączenie ludzi, no okej, to Mark Zuckerberg sobie tak co 3 miesiące mniej więcej taki długi post wrzuca. Kiedy akurat przeprasza. Tak, ostatnio też wrzucił taki długi post, gdzie pisze, jaki to jest szlachetny. No bo musi coś pisać, jakby powiedział wprost, to ludzie by się wkurzyli, ale to wszystko, ich wielki majątek urósł, został zbudowany na nas. Wejdźmy teraz na tę perspektywę międzynarodową, tak jak międzynarodowe są przecież te firmy o międzynarodowym zasięgu. Rozmawialiśmy o odpowiedzialności państwa, rodziców, o tym, co same chciałyby młode osoby. A pan John Carey, jak pan się zapatruje na te sprawy z perspektywy europejskiej, bo gigantami social media, mediów społecznościowych są firmy amerykańskie, ale tu jest Unia Europejska, tu jest nasze prawo. I jak pan widzi te relacje między właśnie Unią a tymi gigantami? Może to Unia ma powiedzieć, hej, macie nam pozwolić łatwo usuwać konta, modyfikować historię i tak dalej. Tak, dokładnie się zgadzam. Właśnie Unia Europejska tak naprawdę bardzo dzielnie walczy tak naprawdę z tym, z tą siłą internetu, tych dużych korporacji jak Google czy Microsoft, teraz Facebook również. A zatem rzeczywiście oni mają władzę i są wystarczająco duże. To są naprawdę wielkie amerykańskie firmy, na które trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście te firmy amerykańskie więcej zarabiają tutaj w Europie niż w Ameryce, a potem więcej w Azji niż w Europie, więc generalnie to jest problem i wyzwanie na skalę międzynarodową. Unia Europejska i instytucje międzynarodowe niestety w obliczu tych wyzwań są dosyć słabe, mają małe, ograniczone możliwości, żeby rzeczywiście działać trochę tak na poziomie politycznym. Wyobraźcie sobie Rosję, Chiny, Iran, Polskę, Wielką Brytanię. Wszystkie siadają razem i ustalają jakieś założenia, wspólny program. Trudno to sobie wyobrazić. Więc wydaje mi się, że każdy kraj w pojedynkę musi sobie po prostu, musi się zastanowić, co można zrobić, co jest najlepsze dla jego obywateli. Jeżeli firma działa w Polsce, to powinna działać zgodnie z przepisami prawa, z polskimi standardami. To samo dotyczy Wielkiej Brytanii. Mali Brytyjczycy muszą być chronieni, kiedy są w sieci. To samo Polska musi stworzyć system ochrony dla dzieci i młodzieży, które powinny być bezpieczne online. No więc generalnie oczywiście chcielibyśmy, żeby we wszystkich krajach podobnie to działało. Tak by było najfajniej i najtaniej, natomiast no cóż, nie zawsze wszystko to jest takie akceptowalne dla obywateli poszczególnych krajów i dlatego my, rządy, przedstawiciele rządów, powinniśmy mieć pewność co do tego, jakie działania podejmujemy. Unia Europejska oczywiście ma dużą władzę i dlatego to bardzo głupie było, że Wielka Brytania zdecydowała się wyjść z Unii. Natomiast oczywiście też powstają pewne konflikty tutaj, bo na przykład Unia Europejska chce, żeby Amerykanie inwestowali więcej pieniędzy w Europie, żeby tworzyli, żeby budowali ten sukces ekonomiczny w Europie, tworzyli miejsca pracy. No ale oczywiście są pewne limity, które są pewne ograniczenia i tutaj też my możemy jako politycznie wpływać na to, w jaki sposób mogą te nasze działania funkcjonować. Dziękujemy bardzo.